Cześć, siemano, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator, oczywiście 22, w dzisiejszym odcinku oczywiście Elengrad, ale to za chwilę. A dlaczego? Bo na początku sprzedajemy soję i kupujemy... W sumie nie wiem co. Jeszcze zobaczę. Albo pole, albo nowy ciągnik, ale chyba... Poczekaj, bo siewnik mam na stanie, tak? Jak to wychodzi? Bo ja nie pamiętam, już dawno nie grałem. O, dobra, siewnik mam, dobra. A promocje są takie, jak widać, czyli szaferek, farmtek, fajna beczuszka. Jakbym miał pieniądze, to bym się skusił. No bo w sumie beczki do gnojowicy nie mam. Ona ma 16 metrów. 16 metrów sześciennych oczywiście. 15 rozlewu. Wiecie co, ja chyba kupię tego farmtecha. No, ja sobie go kupię. Tablica oczywiście typ 9. I jedziemy. O. Damy sobie 5, 5, 5. Tablica tylko z tyłu. I damy sobie w sumie czerwoną. Okej. I kup. Za 39 tysięcy to w sumie grzech nie kupić tego. No i jeszcze jest aksent taki, ale on tutaj nie będzie kupiony. No bo on ma tylko 264 konie. No to jakbym miał 300, to zaraz bym go brał. Ponad 300, ale no nie ma. No ten aksent jest w sumie taki sam silny jak mój. Jak mój Deutsch. No to w sumie nic silniejszego by nie było. Wszystko to samo było. Oczywiście, jak widzicie, jest wtorek 1 sierpnia. No, trochę Elengrada nie było, bo dosyć długo nie było. Nie wiem w sumie ile nawet, ale dosyć długo nie, było. Chyba dobre 2 albo 3 tygodnie. No, choć Beleron był we 6 tygodniu, we poniedziałek wrzucony. Ja powiedziałem, że w środę się zobaczymy na kolejnym odcinku, a jednak wyszło tak, że w ogóle w tamtym tygodniu tylko 2 odcinki wygadałem. Nie wiem, jak to wyszło. Po prostu nie było czasu, bo taki tydzień był zabiegany w sumie. Bo tu robota... Znaczy robota, no robota jak robota, ale po robocie tutaj, wiesz, przyszedło... Przyszło... Przyszedło. Dobra, goblinek tu. Tu pieniążki. No, za godzinę będzie przejście do mnie. Wysypało, 225 tysięcy. Oczywiście beczuszka kupiona, jak było widać. Ale jeszcze muszę mi ciągnik kupić. No i kupię sobie tego doj... Nie, wróć już. Sztejera, tak jak było pokazane na testach. No bo muszę mieć coś silniejszego, żeby mieć ten duży siemnik, żeby ten siemnik pociągnąć. A później jeszcze silniejszego sobie kupimy, Deutsch Fahrer serii 9. I później sobie dokupimy jeszcze serię 8. Ale to później, później. A jestem na czerwcu, no bo jest dobra cena soi, a cena soi jest taka. Czyli 280, sorry. No nie wiedziałem dokładnie tej końcówki, ale... Ale wiedziałem, że 4200 na pewno jest. Więc trochę zarobimy z tych 66 ton. Troszeczkę sobie zarobimy z tych 66 ton soi. No i kupimy ciągnik, a ile zostanie pieniędzy, to zobaczymy. I jak zostanie... Najlepiej jakby 210 tysięcy zostało, bo wtedy by mi było stać na... Wtedy byłoby mnie stać na pole, które chcę kupić. Tylko nie wiem, jak to drugie pole kosztuje, ile. Bo jedno kosztuje 209 tysięcy. I tam chyba z groszami. Nie wiem ile dokładnie. No dobra, zaokrągimy do 210. A tamto drugie? No w sumie nie wiem, nie pamiętam nawet. 28600. Słonecznikowy olej się dalej robi, więc... Teraz będzie olej rzepakowy dużo. Jeśli się uda kupić pole z rzepakiem, to będzie go dużo, a jeśli nie, no to... No to nie i tyle. Tutaj gdzieś był. I teraz tak. Za kilometr niby pociąg jest.
A ja teraz szybko tylko sobie zobaczę o pole, jakie mi chodzi. Bo chodzi mi o pole 16, które jest za 223 tysiące. I pole 11, oczywiście lat 18, o to mi chodzi. Za 210, no. Mówiłem, bo tam nie wiedziałem tej końcówki, ale już wiem. I dobra, w sumie tutaj zostawiam sobie Deutscha, bo nie wiem, gdzie ja będę jechał. Czy ja będę jechał na nowe pole kosić, czy jednak na te pola koło gospy będę kosił. Tego nie wiem. Pociąg już jedzie, już go widzę. A my mamy minut... Nie, to tak nie zobaczę. 6 minut odcinka. Więc na spokojnie. Ile skosimy, tyle skosimy. Fajnie, jakby było nowe pole. To wtedy by można było fajną miniaturkę zrobić. Jeszcze nowy... Dobra, w las. Muszę cofnąć, bo ten pociąg zawsze dalej przejedzie trochę i nigdy się nie dosypać. No i dobra, sypam to i zobaczymy, jak to będzie w tym sezonie, bo mam w sumie dwa pola soi i dwa rzepaku. I to się kończą na tym moje pola. No i oczywiście łąka numer 18, tak, ale łąka to tak wiadomo. A na mapie strasznie słabo to wygląda. Tego muszę tutaj dusić z tą serią. 110, 111 godzin ma pociąg. Więc fajnie, fajnie. Mój mały sztajer, no w sumie można powiedzieć, że mały, no. No bo teraz będę większego. Sobie odpoczywa. Stoi sobie z przyczepą od ostatniego odcinka, jak woziłem. Ostatnio odcinku było? Nie wiem. Ale chyba w którymś odcinku, jak woziłem ten olej zawiozę, to chyba listopad był. Albo jeszcze wcześniejszy odcinek to było, dobra, nieważne. Nie wiem sam już, w którym to odcinku było. Bo dosyć dawno nie byłem na tym serwerze. No jest czerwiec 12 rok, więc. Spoko, spoko. Jak na 12 lat to trochę mało mam zrobione. 280 tysięcy, dobra, 508 na koncie, więc na pewno mi będzie stać na jedno z tych dwóch pól, ale raczej chyba na rzepak będzie mi stać. I sobie zaraz sobie skonfiguruję tego. Oj, nie pamiętam, dobra, nie pamiętam, w której to było kategorii, więc zrobimy sobie tak. Mody i. No przy okazji możecie zobaczyć wszystkie moje mody. Tu będzie gdzieś na syf. A gdzie jesz ty? Tu jest ter. No i dobra, sobie tu skonfigurować. Moc silnika na pewno. Kółka. Nokiany nie. Bernsteiny. BKT sobie zostawimy. A żem się wydarł. Nie, no podwójne to nie. Szerokie z obciążnikami. Zobaczymy. Dobra. Tak to wygląda. A ja z kolorami się nie bawię. 255, dobra, kup. Cool. 253 tysiące. No, czyli na będzie mnie stać na pole. A kupię, wiecie, ten rzepak, bo rzepaku mogę sobie zrobić olej, a z oleju wiadomo, że jakieś tam pieniądze są. No a soi, wiadomo, jakbym miał więcej soi, no to też lepiej, no bo jak będę miał więcej soi, to będę mógł to sprzedać i więcej zarobić, ale w sumie z rzepaku, jak przerobię na olej, no to olej jest droższy, tak? 1700 kilo. I jak to było? Odblaski były, napis był. Paleta. A może być na nowej palecie w sumie. Linę sobie damy. I damy sobie kukurydzę. O! Full pakiet tego obciążnika. A coś tu czekać, tu coś jeszcze może malować. Co to jest za kolor? Czego? O! A to są napisy, dobra, to ładnie białe wyglądają. A różowe to są. A, no nie, na lina różowa to nie. Ja w sumie ten beżowy jak był. No i dobra, jedziemy kosić nowe pole, czyli pole numer 18. 11, no, tak, już się pomyliłem. No i spłacę sobie te 40 tysięcy kredytu. Byłam na maksa zaciągnięty kredyt.
To nie wiem gdzie... A, ta zakładka już dawno była u góry. O, i przy okazji ma jeszcze krów. Pokażę, że mam 6 krów. To taka... Na sprostowanie. No i nowa beczka, więc... Będzie można ją powoli używać. No bo... A nie, 17 tysięcy... Do jedną beczkę gnojowicy już mam, jakby nie było. Ale dobra, spłacam kredyt. I mam jeszcze 835. Więc no spoko, spoko. Spoko. No i jedziemy na... No i jedziemy na 11 godzin, no bo co? Nowe pole, no to wypada, tak? A tego tam przyjaciela zobaczymy sobie w kolejnym odcinku. No bo w kolejnym odcinku prawdopodobnie będą siebie już. Ale no nie wiem, zobaczę. Bo może coś wymyślę jeszcze ciekawego. No i teraz jak tak patrzę pod X-em, to w sumie dużo lepiej wygląda. Tam jest jeszcze dużo terenu, gdzie urwać dozoru, więc na pewno będzie urywany teren z tamtego pola. Powiększany do torów. A jak to dalej będzie, to ja tego nie wiem. No a w kolejnym odcinku będziemy na pewno Steyera zapinać. Może do kosiary go zapnę i siano kosy zrobię. O! Czyli to brzmi jak mam. Tu przecież ten pułk idzie jeszcze urwać, chyba że ten teren. A dobra, ta droga należy do mnie, dobra. Bo myślałem, że ta droga należy do 12, ale jednak należy do. Na szczęście należy do 11. Na moje szczęście, no. Więc tam jeszcze do tej drogi idzie urwać jeden pułk. Na spokojnie. No i dobra, 5800 na plusie, no to w sumie zaraz sobie to spłat. Jeszcze sobie kontrakty odświeżę tylko. No i oczywiście orkę, oreczkę, orunię weźmiemy. Przyjmij. Dobra, w sumie przyjmę, żeby to mój sprzęt robił. I to też mój. A my tu zaraz przejdziemy kości, tylko pierwszy sobie ogarniemy. O, Landini jest na starożyłku, więc to mi się podoba. A te 10 tysięcy jednak sobie zostawię na razie na koncie. Bo ja nie chcę też tego spłacić, żeby później nie było, że nie zdążę kontraktu zrobić i nie będę miał pieniędzy i to by były jaja wtedy. Ale już raz mi się tak zdarzyło. 14, bo orkę do 17 miałem uprawiać. To leżyło. Dobra, grzejesz kolego. A ja idę do kombajniku i jadę na nowe pole. Jedzie, jedzie, dobra. Ale żeby dojechać na nowe pole, to muszę zrobić sobie przejazd. Bo nie będę jechał naokoło. Albo dobra, pojadę w sumie asfaltem. Bo mówię się... Albo nie. Tutaj się przekoszę. Tutaj się przekoszę, bo... I tak to będę zaraz kosił. Się zaraz, no po odcinku, no bo już na odcinku tego nie zdążę skosić, ale po odcinku tutaj będę walczył, więc... Więc zawsze już będę miał ten... Jeden przejazd mniej do kuszenia. Tu za znakiem sobie kulturalnie wyjadę. No i dobra. Kogóciki sobie włączymy. I jedziemy przez te tory. No tym headerem to jeszcze się zmieszcza, ale tym większym już to już się nie zmieszczę. Oczywiście header nad płotkiem, żeby szedł. I jedziemy sobie drogą kulturalnie. W realu to już by mnie dawno zamknęli, jakbym tak przejechał kombajnem. I to jeszcze z takim headerem dużym. Znaczy kombajnem na pusto to ja mogę sobie jechać po asfalcie, ale po asfalcie, ale nie z headerem takim. To by mnie zaraz zamknęli.
Przecież ten header ma 8 metrów prawie, no to... No to gdzie tym zjechać? No tutaj to akurat jest mały płotek, no to wiadomo, header na maksa i jakoś się zmieści, tak? No ale... Jeszcze duże połocze było, więc... Tutaj jeszcze się miniesz, ale tak jak... Nie ma gdzie zjechać, no to jest trochę problem. Ale nie będę gadał tutaj o Realu, bo po co? Kombajna miałem umyć, ale zapomniałem. Znaczy nie zapomniałem, tylko... Nie wiem, czemu nie umyłem sobie. A nie umyłem z tego względu, bo... Wiedziałem, że on zaraz będzie znowu urąbany, więc... Jednym słowem, nie opłacało się tego robić. Po rzepaku go chyba umyję, żeby chociaż na tą soję jakoś wyglądał. Żeby też trochę inaczej było. Też trochę czysty był. 11 godzin ten kombajn ma, a ja go kupiłem jako nowy. A i zaraz jak będę jechał przejazdem, no to po prostu włączę sobie sklep. Włączę sobie sklep, bo ja muszę zobaczyć, co jest w sklepie na promocjach. No bo przeskipnąłem miesiąc, a nie sprawdzałem tak naprawdę, co jest w okazji. No bo nie było czasu. A fajnie się kosi takim rzędnikiem, podoba mi się. Zarąbiście to idzie. To sobie rozciągnę tą sieczkę trochę bardziej. I teraz tak. No może nie tak, ale... O to mi chodziło. No i niech jedzie mój kolega GPS. I promocje, co to jest na promocjach? Coś ciekawego? O, John Deere 8RX. A tak to wszystko postaramy, tu nic się nie zmieniło. Okej. Okay. A jak tam krówki? Rozmnażanie 20%. Te mają... A, to jeszcze nie urosły. Okej. Okay. 1000 litrów chyba mi doszło przez... Albo 1000 coś. Nie wiem, ile dokładnie było na początku. Bo było 17 z hakiem, ale nie wiem, ile dokładnie było tej 17. Ile tam było 17? 17 ile tam, to tego nie pamiętam, ile tam było. Bo sobie nie patrzyłem. Znaczy patrzyłem, ale no, nie zwracałem uwagi po prostu na końcówkę, ale jest... Jest 18500, więc... Albo 1000 litrów, albo 1200 litrów przyszło. Coś w tych dwóch granicach. Tylko nie wiem, która jest bardziej prawidłowa. Aha, to jest krzywa miedza. No to dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, że to jest krzywa miedza. Że puściłem sobie GPS-a prosto i patrzę, że Żyda robię. To ciekawa sprawa. No. I co ja mogę wam jeszcze ciekawego w tym odcinku powiedzieć? To, że jest to odcinek kolejny z Zielengrada, a z numerkiem już wam mówię. O! Dyżem na snapa wlazł przez przypadek. A zobaczcie, to na snapa wlazł, ty. Ale dobra. Przynajmniej snapy sobie szybko pootwieram. Cyk. Dobra, to zobaczone. Snapy zobaczone. Dobra. A 48 był z Hoyt Belerona odcinek. A z Zielengrada był 41, więc to jest... O, 3 tygodnie temu. Jo, pierdziole, ty. Miesiąc temu odcinek był. Ja tak sobie myślałem, że 3 tygodnie, ale nie wiedziałem, że to aż miesiąc minął. Bo w sumie teraz to będzie w środę, czyli jutro. A kiedy on był wrzucony? 11 lipca. No to w sumie... Miesiąc.
Dzisiaj oczywiście 1 sierpnia, więc jakby co. Więc brakuje 10. Nie, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Bym musiał sobie tak zobaczyć. O, to będę wiedział. Raz, dwa, trzy. A, to we wtorek było, czyli dzisiaj 3 tygodnie minęło. Dobra, no to dobrze mówię. No to od początku dobrze mówię, że dzisiaj było 3 tygodnie. No oczywiście odcinki, jak widać, co drugi dzień są pojawiam. Staram się co drugi dzień wrzucać. No bo teraz aktualnie u mnie jest taka pogoda, że pada deszcz. Pada deszcz, no i nie ma żniw po prostu, tak? I nie ma roboty. Bo nie ma żniw, no. Jak nie ma żniw, to nie ma roboty po prostu. A wiadomo, że jak ja sobie przyjdę z mojej... Znaczy, no bo jeszcze na budowę robię. Bo mam z tym gospodarzem tak umówione, że jak będą kosić, to da mi telefon i zaraz jeszcze jestem u niego. No, no to... Że pada deszcz, no to nie będą kosić. No to mnie ten cały tydzień zapowiadają deszcz, a dzisiaj jest poniedziałek, 1 sierpnia. Wtorek, sorry. Czemu poniedziałek? Co jest? Co jest ze mną nie tak? Dzisiaj jest wtorek przecież. No je, już 1 sierpnia, nie? Jak ten czas zapierdziela. Nie wierzę w to. Wtorek 1 sierpnia 2023. No jo, a ja tak mało odcinków nagrał. Mówię, 20 któregoś lipca będą żniwa, no to elegancko, nie? Teraz już bym praktycznie w sumie... Bym był po żniwach już. Prawie, że. Teraz by były jakieś tam uprawki z sierniska i czekać na się w rzepaku tak naprawdę. A teraz to będzie tak, że będzie skoszone i będzie zaraz szybka akcja uprawa i się w rzepaku od razu. No tak to wychodzi. No bo jak teraz ma cały tydzień padać, a no to będzie 5. No to nie wiem jak tam przyszły tydzień, ale do soboty chyba pokazuję, bo do niedzieli deszcz. No to dobra, powiedzmy, że 8 było skoszone. No to w sumie 8, no to taki dobry tydzień było na przygotowanie pól, tak? Ale dobra, no nie będziemy gadać tutaj o rolnictwie, bo... Znaczy no w sumie to jest. Jakby nie było farming, to jest gra rolnicza. Ale dobra. Ale nie będziemy tutaj gadać, jak to jest z pogodą. Bo oczywiście chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jakby ktoś pytał. Bo zaraz będzie z jakiego województwa, że ciągle pada, by ktoś się zapytał, tak? No powiem wam, że w tym roku, jak nigdy w lipcu, codziennie. W lipcu to w sumie były tylko, można powiedzieć, 2 tygodnie pogody. Czyli wiecie, że jakieś słońce oczywiście o to chodzi, nie? Albo słońce, albo pochmurnie. Oczywiście chodziło mi bez deszczu, tak? No to minęło w sumie. To w lipcu były tylko 2 tygodnie takie. Bo tak to co drugi dzień w sumie można powiedzieć, że padało. Co drugi dzień, albo co drugą noc. Ale na szczęście jak padało w nocy, to w dzień nie padało. I potem było zmiana. Jak nie padało w nocy, to padało na drugi dzień. I to tak w sumie wyglądało przez... Można powiedzieć cały lipiec. Że może nie co 2 dni, ale 2 albo 3 dni. To zależy w sumie jak się trafiło, ale tak raz na 2-3 dni padało, nie? Więc tylko się patrzyło na tą datę i tylko się patrzyło na te pola, jakie tam podlewa i się czekało na te żniwa i co? Przyszły żniwa i co? I wszyscy stoją, no bo nikt nie kosi, no bo co ma, bo no i mają kosić. A poza tym teraz, ostatnio, w sobotę, no, 2 dni, 3. 3 dni temu to była sobota, tak? No, 3 dni temu tak władowało deszczu, że u nas władowało 46 litrów na metr kwadratowy. I w ciągu pół godziny, w ciągu 30 minut. Poważnie wam mówię. Tak władowało grubo, że aż normalnie była straż wypompowywać przed garażem.
bo garaż zalewało i była straszna, normalnie pompować po wodę, no bo tak szybko naleciała ta woda, że no oczywiście mamy studzienki, gdzie woda odchodzi, ale te studnienie tak mocno dawało deszczem, że studnienia nie nadążały wodę odbierać. Studzienki po prostu wody nie nadążały odbierać. Tak było. Studzienki nie nadążały wodę odbierać i do garażu woda łaziła. Ale no, jak to w garażu, nie? Dużo sprzętu jest. A samochód to tam akurat. To tam samochód nie problem, bo samochód stoi na kołach, no to tam mu nic nie będzie, nie? Ale bardzo dużo rzeczy w garażu stoi po prostu na posadzce, tak? Jakieś tam. Nie wiem, co tam stoi w garażu. No, co może stać? Znaczy w garażu. Co może stać na posadzce? No, jakaś sprężarka. Bo mamy taką malutką. Nie mamy tej dużej takiej na kołach, tylko mamy taką malutką, co się stawia na ziemię po prostu i ona tam ma chyba zbiornik 2 litry powietrza, chyba, czy tam. No, tam taka w sumie można powiedzieć bardziej zabawka niż sprężarka. Ale tam. Żeby coś tam na szybko sobie przedmuchać, to okej, okay, ale. Ale żeby coś więcej nią porobić, no to nie jest robota, bo to za mały zbiornik to. Teraz dwa jest puste szybko i zanim to dopompuje, to też zachodzi czasu, a i tak. Ale tak, żeby sobie nadmuchać kołko od rowera, to tak, ale. No tam, żeby jakieś, no i tam wiadomo, dmuchnąć sobie 2-3 razy coś, jakąś rzecz, no to tak, ale. Ale jak taka jakaś naprawa, czyli taka większa naprawa, no to tak trochę średnio, nie? Ale to nie o tym. No i wiadomo. Wszystko na półkach się nie zmieści, oczywiście. No to gdzie musi stać? Na podłodze. Na podłodze, nie? Na posadzce, o. Podłoga, posadzka, jak to woli. W sumie, jakby nie była to podłoga, to jest też posadzka, nie? No ale dobra. Nie będziemy się tak już bardzo czepiać tych znawców. No i najczęściej tam stoi jakaś piła sobie leży. O, właśnie piła. Akumulatorowa akurat nie spalinowa, bo spalinówki nie mamy, nie posiadamy. Mamy dwie akumulatorówki z Milwaukee, że tam tylko się bateria zmienia i się dalej z nią. No i elegante. Fajnie to idzie. A jak tam. O, 28 minut. Ty, kurde, tak się rozgadałem. Fajnie mi się nagrywa ten odcinek. Ale powoli będziemy kończyć, nie? Za chwilę. Jeszcze trochę sobie tutaj pokoszę. Jeszcze trochę sobie pokoszę. No i wiadomo. I potem się rozejdziemy. Jeszcze jedną przyczepę. Znaczy przyczepę, jeden zbiornik na pewno jeszcze sobie nakoszę. No a tam tu przed garażem. Przed garażami. Przed gospodarstwem sobie skończę sam. Poza odcinkiem skosić. A zobaczę, na sobie może jakieś. Może jakąś pomoc dostanę. Może jakiś kombajn sobie przetestuję. O, może kombajn sobie przetestuję, żeby mój rządy trochę odpoczął. To też jest fajna myśl techniczna. To jest dobra myśl. To jest dobra myśl. Bo wiadomo, o co chodzi. O czas. Ale wiadomo, mój John Deere mógłby sobie kosić na przykład na 600, bo tam jest małe pole i takie dosyć kręte. Czy kręte? No. Kręte. No bardzo tam jest dużo kręcenia, więc John Deere to tam dużo lepiej sobie poradzi niż ten kombajn testowany. Nie będę mówił jeszcze jaki, bo nie wiem jaki. Znaczy mam plan jaki kombajn wziąć na test, ale nie będę wam mówił. Nie będę zdradzał takich szczegółów, bo nie wolno. Nie będę wam tego zdradzał i tyle. Ale kamienie to jest od cholery. No i trzeba podnieść header, nawrócić.
No i dobra, dobra. W sumie raz przy razie będę kosił. Ogółem. Myślę, że bardziej go wyżarnie, ale jest dobrze. No jest 18:27, a dzisiaj o 19, czyli wtorek 1 sierpnia wychodzi DLC Oklahoma wreszcie do Euro, do American Trucka. American Trucka. No bo przy... czemu Euro Truck? Czemu nie Euro Truck w ogóle przyszedł? Bo sobie pomyślałem o Euro Trucku, bo ogólnie pomyślałem sobie o Euro Trucku, a chciałem powiedzieć o Amerykanie. Bo pomyślałem sobie o Euro Trucku. Że w sumie dawno nie byłem w Euro Trucku, a w Amerykanie byłem wczoraj. Ale to tak już dosłownie nie miałem co robić, bo o właśnie, seria z Czech Valery oczywiście jest oficjalnie zakończona. A czyli o, wy tego na YouTube jeszcze nie widzieliście, ale ja mam już nagrane do końca. Widzieliście teraz początek ostatnich żniw, czyli raz, dwa, trzy odcinki jeszcze przed wami są na YouTube do wrzucenia. No, czyli jeszcze tydzień, bo w poniedziałek? Nie. Czekaj, bo teraz w piątek będzie to, w poniedziałek będzie to. No to chyba za tydzień w piątek będzie zakończenie? Chyba tak, za tydzień w piątek będzie zakończenie serii z Czech Valery. Tak, dokładnie, no bo teraz w piątek ten, co będzie, to będzie odcinek ze żniw. I na poniedziałek jest ten odcinek, no czyli... Znaczy ten, no nie ten, nie ten aktualny, bo to jest na środę 2 sierpnia, ale dobra. Chodzi mi o takie coś. No i powiem. Fajnie to wygląda. Ja najbardziej lubię o z takiej perspektywy sobie kosić. Nie wiem czemu, ale podoba mi się tak, bo lubię sobie patrzeć, jak ten header sobie tak w sumie pływa i widać te nierówności na polu, góra, dół. Fajnie to wygląda. No i dobra, i teraz chyba pojadę sobie od tej mojej przecinki. Przejazd. Albo nie. 32 minuty. No to powoli będziemy kończyć. Nie, oczywiście się wysypiemy i zacznę sobie drugi zbiornik kosić. W sumie to trzecie już. W sumie mógłby trochę więcej na tym klinie tu pojeździć. Ciekawiej by było. Ale to może innym razem. Bo teraz to sobie wam pokazałem co. Tylko kuszenie po prostej. Ogólnie te pole są jakieś koślawe. No, z dwóch stron jest taki... krzywa miedza, może tak to powiem. A tam od dołu... No w sumie to... W sumie jakby tak patrzę, to trzy strony są krzywe. Bo i gdyż... Trzy strony są krzywe, gdyż widzicie, że na początku ustawiłem sobie tego pola GPS-a i musiałem cofnąć i się poprawić. Musiałem cofnąć i poprawić żydę. Bo się omijać. No i dobra. Albo dojadę do końca i będę się żegnał. Bo też nie chcę wam przedłużać, a ja chcę iść jeszcze Czech Valery nagrać sobie ostatni odcinek. Zakończenie. Idę sobie zakończenie zaraz nagrać, no bo tak. Ale wiadomo, że safe sobie poczeka z 19-22. Czemu 19? Nie wiem, 19 przecież zakończyłem serię. Nie mam żadnej 4 z 19 jak na razie. Więc... No. Z 15 mam jeszcze... do nagrania... Oczywiście wielmoże, ale... O. Przecież to się nie będzie sypać. Ale do wielmoży to tam jeszcze daleko do zakończenia. Teraz najbliższa seria do zakończenia to będzie chyba... Chyba, tak mi się wydaje, że najbliższa seria będzie do zakończenia chyba z Hoyt Bellerona. Tak najbliżej w sumie do końca ma. Patrząc pod względem landów i... maszyn, no bo to mam już w sumie duże maszyny. Siewniki 2.15 mam. Kombajny też mam 3, znaczy kombajny mam akurat średni. Mam po 9 metrów headery. Ale to nie o tym. Dobra, puścimy sobie ten header, bo po co ma tak wysoko go trzymać?
No i dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, pa, pa. A ja idę sobie na Czechy nagrać.